obfite opady deszczu, wiatr około 8 metrów na sekundę. Także najprawdopodobniej z przelotu do Słomczyna nici. Zobaczymy, co dalej w tej materii się tutaj wyklaruje. Myśmy mieli lecieć tam. No i ja tak, tu padało, tam padało, wybrałem te jaśniejsze i poleciałem. Ale tak. No mówię, jeszcze 2 minuty i ląduję. No minęły 2 minuty, no to jeszcze 2 minuty. Zawsze skrzydło, na końcu trochę wody. No ale miałem przykona. Patrzę, no jak gdzieś tam poleciał, to nic nie da. Jak tam samopoczucie, kolego? Bardzo dobrze. I tak trzymać. Też padole. Jak tam, Wojtku, wrażenia przed lotem? Przed lotem? Wrażenia takie, że zobaczymy, czy w ogóle lot dojdzie do skutku. No właśnie, jedna wielka niewiadoma. Poczekamy, zobaczymy. Tak na gorąco poproszę jakieś wrażenia z tego dzisiejszego lotu. Ciela w powietrzu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, odtąd do tamtąd jest ściana deszczu. No tak właśnie myśleliśmy, także... Nie możemy polecieć. Także z lotu dzisiaj najprawdopodobniej nici. W dodatku tutaj też pada. No widać było, że trochę wam jej miotało, także no, te warunki nie są nie dobre. Trochę, ale bardzo, ale to jest zajebiste! Nagrałem. No i pierwszy startuje do konkurencji. Środek pasa nie będzie leciał, nie, tak, także tak. Ja nic z tego nie będę.
No i Mariusz z Darkiem poszli. Dawid wystartował, teraz szykuje się do startu Łukasz. Droga wycieczki, proszę wrażenia po locie. Rąbało przez całą drogę. Tak myślałem. Nie wylądowałem najgorzej. Będą stawić. A gdzieś ty, kolego, wylądował? Oj tam to, oj tam. Wygrałeś! Nie chcesz się wypowiadać. Może ty się wypowiesz, jak tam dzisiaj po drodze było. Fajnie. Po drodze fajnie. Było fajnie. Się wracać. A ja mam. No i Wojtek Bogdał odchodzi do lądowania z żoną. Trzeba w matę trafić. Słupki są... Słupki są dla napędowców. Ja bym widziałam po drodze. Tak, ja bym widziałam. Ale jak tam, moi drodzy, wrażenia po dzisiejszym locie w termie? Jak było? Trochę bujało, ale... Dobrze. To płachta jest źle położona, czemu? A bo to nie ona jest dobrze położona, tylko się termika zerwała, jak chcecie. Teraz jest dobrze. Wiesz co, Paulina, mam to samo zdanie. Zupełnie za daleko. Powiem tak, jak na razie z tych, co nie trafili, ani za 20, no. To znaczy, że ja byłem dalej. Siłę mi zapomniałem. Takie na początku. No. Potem i potem tutaj do celności zaciągnąłem. No bo zonie można latać. Patrz, zwykle parą. Nie, na zaciągnięty. O! Yeah.
Tam. Dobrą wysokość ma. Tam. Nie, z wiatrem akurat. No i starty powrotne ze Słomczyna do Radomia Piastów jako Papa Romeo Papa. Startuje Wojtek Bogdan z żoną. Jarek wystartował. No i jako ostatni startują Darek z Mariuszem.
Bardzo ładnie. Jakie czerwone? No czerwone było. Jakie czerwone, jak czarne. Zobaczysz mu na tanie. Znowu na to szukali? Ale ładnie zasuwaliście. Ale na piwnicy chyba walczyliście o życie, co? Nie? Na piwnicy. Nie, tam akurat nie było tak źle. No. Widziałam taką windę i twoje takie, wiesz. Wiesz co, tam ten lasek dawał. No, lasek, woda, asfalt, wiesz, lasek i to wszystko. Dawał, tak wyglądało, nie?